Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będę mówił o aktualnych przepisach prawnych odnośnie oczyszczalni przydomowej. Mamy już rok, przepraszam bardzo, jestem do tyłu, 2023. No, przepisy w naszym pięknym kraju zmieniają się dosyć często. Najpierw omówię ten przepis, który wszedł w 2022 roku w sierpniu. Mianowicie jest teraz, oczywiście się wydłuża to cykl inwestycyjny. Jest teraz przepis, że na urządzenie wodne, czyli to urządzenie, którym, nawet jeżeli to będzie kawałek rury, którym wprowadzamy oczyszczony ściek do gruntu, musimy mieć tak zwane zgodę wodną. Nie wymaga to robienia całego operatu wodnoprawnego, należy tylko, no oczywiście jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, bo za zgodę wodną trzeba zapłacić. Nie wymaga to robienia operatu wodnoprawnego, wymaga to zrobienia zgłoszenia. No też jest to jakaś dodatkowa praca, którą trzeba wykonać, trzeba poczekać aż Wody Polskie łaskawie to przyjmą. I dopiero wtedy, jak już mamy tą zgodę wodną, możemy występować do starostwa powiatowego ze zgłoszeniem budowy oczyszczalni. Czyli to jest ta zmiana. Druga, może nie zmiana, ale przepis, który zacznie być egzekwowany. Mianowicie dotąd obowiązywało, że 30 dni przed rozpoczęciem eksploatowania oczyszczalni należało ją zgłosić do Wydziału najczęściej Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy, Urzędu Dzielnicy, właściwej do miejsca zamontowania oczyszczalni. Dotąd to raczej nie było przestrzegane, niespecjalnie. Natomiast teraz prawdopodobnie to będzie egzekwowane. Dlaczego? Dlatego, że gminy, jednostki samorządu terytorialnego będą musiały wykazywać, robić ewidencję urządzeń do oczyszczania ścieków, ewidencję ścieków na swoim terenie. Czyli podejrzewam, że to zacznie być po prostu egzekwowane. Pozostałe rzeczy się nie zmieniły, czyli do 5 metrów sześciennych na dobę, jeżeli odprowadzamy ścieki, nie potrzebujemy operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków. Do 7,5 metra sześciennego oczyszczalni nie potrzebujemy projektu budowlanego, tylko zgłoszenie. Co więcej, pozostałe rzeczy, czyli odległości ustawowe, 2 metry od granicy działki urządzeń, 15 metrów od studni wody pitnej oczyszczalni, 30 metrów od studni wody pitnej urządzenia wodnego wprowadzającego oczyszczony ściek do gruntu. To się nie zmieniło. Te rzeczy pozostały. Trzeba tylko jeszcze raz podkreślam, w przypadku tej studni wody pitnej trzeba pamiętać, że to dotyczy również studni sąsiadów, ale dotyczy to studni wody pitnej. Bardzo mocno zawsze to podkreślam. Jeżeli korzystamy z wodociągu i mamy studnię, z której na przykład podlewamy ogródek, to wystarczy, że napiszemy oświadczenie, że nie będziemy korzystali z wody do celów pitnych i urząd powinien nam to uznać. No, z urzędami jest różnie, ale generalnie taka jest interpretacja tego przepisu i tutaj można z nimi powalczyć. Co więcej, nie zmieniły się przepisy odnośnie kanalizacji, czyli tak długo, jak długo nie mają Państwo wybudowanej i odebranej kanalizacji w ulicy, czyli nie mają Państwo możliwości podłączenia się do kanalizacji, tak długo możecie dostać pozwolenie, powinniście dostać pozwolenie na oczyszczalnię przydomową. Oczywiście urzędnicy to różnie interpretują. Bardzo często jak mają już plany budowy kanalizacji, to zakazują budowy oczyszczalni przydomowej i jest to bezprawne. Proszę Państwa, wygraliśmy już sporo spraw właśnie takich, gdzie były zakazy budowy oczyszczalni przydomowej, bo pan wójt czy pan burmistrz postanowił sobie na tym terenie wybudować sieć kanalizacyjną w jakiejś tam przyszłości. Nie. Przepis wyraźnie mówi, jest kanalizacja, trzeba się podłączyć. Mało tego, jeżeli to jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie. Nie ma kanalizacji, nie ma obowiązku podłączania. Po wybudowaniu oczyszczalni, która posiada certyfikaty,
Legalnie oczywiście nie ma obowiązku podłączenia się do kanalizacji, jeżeli takowa zostanie u Państwa wybudowana. Czyli na ten czas, poza tym operatem wodnoprawnym i poza tym zgłoszeniem do Wydziału Ochrony Środowiska, w zasadzie nowinek nie ma, wszystko jest po staremu. Czyli, proszę Państwa, no, zapraszam do kontaktu, zapraszam do odwiedzania strony Zielone Oczyszczalnie, które jest co prawda stroną archiwalną, bo Zielone Oczyszczalnie jako firma nie istnieje, ale sama strona, materiały, informacje, wiedza została zachowana. No i zapraszam na mój kanał Borsuk Gada. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do polubiania, zapraszam do komentowania przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Do widzenia.